Witam na moim kanale. Mam na imię Vita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Okay. Hello! Cześć, Piesiu! Ale fajnie! Aj! Jesteśmy w Stambule. 7:30. Nikogo nie ma. He's going fast! Where is going? You make that because... My opinion, like, can you see? Yeah. Wow. Przyjacielu. Ej. Na tym się idzie razem. Co? Cześć! Cześć, Piesiu! Piesiu idzie razem z nami. Nie odstaje, tak? Ale nie sprzedają tutaj żadnego mięcha, Piesiu. Kupujemy dla niego trochę jedzonka. A! Dostanie kiełbasę. Zobaczcie. Czy się spodziewa kiełbasy? Nie je. He's not eating. Maybe it's too hot. Maybe it's too hot, no? Witajcie, kochani, w Stambule. Idę teraz do swojej ukochanej kawiarenki Posimita i jeszcze po kawę i mleko, bo tutaj w mieszkaniu mamy niczego takiego nie mam. Mam ze sobą maskę, bo tutaj wszyscy chodzą w maskach. Nie widziałam ani jednej do tej pory osoby bez maski. No zobaczymy. Już jak widać się mi maski nie służą, bo od razu mam tutaj pryszcze, bo jak długo siedziałam w autobusie, z rana się obudziłam z czymś takim. Ach, no, życie. Uciekam do swojej kawiarenki i zabieram Was w mój dzień. Wejście do kawiarenki trzeba wchodzić po jednej osobie. Nie wolno jak wcześniej. Wszystko jest zagrodzone. No, niestety. Simity już mam, proszę bardzo, na śniadanko. Teraz jakiś ser, może jakieś pomidory, kawa i mleko. I będziemy jeść śniadanie, a wtedy wyruszamy do miasta. Nie zdejmuję już maseczki, bo dookoła sporo ludzi też z maseczkami. Wyszliśmy nareszcie z domu. Mamy godzinę 12, albo trochę później. No i jedziemy teraz załatwiać pewne rzeczy na azjatycką stronę, więc uciekamy szybciutko, bo czeka nas metro i dość długa jazda. No a później Wam pokażę, jak tutaj ładnie się zrobiło w tym parku naszym. Ale czy masz ty?
czekam teraz w poczekalni u stomatologa. Mój mąż właśnie też zapisał się przy okazji, żeby odwiedzić lekarza. Więc dzisiaj tak roboczo na razie, ale później wybieramy się w bardzo ładne miejsce. Mam nadzieję, że uda się Wam pokazać taki nowy kawałeczek Stambułu. Nie wiem, czy wycieczki tam docierają. Ja tam jeszcze nie byłam i mój mąż, który tutaj no, prawie całe życie mieszkał w Stambule, też w tym miejscu no po prostu jeszcze nie był. Więc mam nadzieję, że uda się i niedługo tam pojedziemy. Z dnia na planów. Okazało się, że łódź, którą musieliśmy płynąć tam w nasze miejsce, nie ma. Na weekend wszystkie łodzie, takie turystyczne miejsca są zdjęte z rejsu, tak można powiedzieć. Więc próbujemy teraz inną drogę, pojedziemy tramwajem, a potem autobusem, no i zobaczymy, czy uda się dotrzeć. No jak nie wejdziemy do środka, przynajmniej pokażę, jak to piękne miejsce wygląda za zewnątrz. Jak widzieliście, sporo czasu zajęło nam dojechanie do tego miejsca, ale nareszcie jesteśmy nad Bosforem i zaraz pokażę, gdzie przyjechaliśmy. Tam daleko, jak widzicie, jest też zamek. Tutaj z drugiej strony ten zamek też jest tutaj później wybudowany. Są to zamki obronne, bo tutaj jest najbardziej wąska część Bosforu. I tutaj można było bronić, prawda, miasta i odciąć Bizancjum od Morza Czarnego. Za chwilę pójdziemy do zamku, a teraz po prostu siedzimy chwilę, podziwiamy tutaj te widoki, bo przepływające statki no, robią wrażenie. Teraz takie jachty, ale potrafią tutaj przepływać ogromne, ogromne statki towarowe. Wyszliśmy tutaj, jednak jest otwarte z tą kartą bezpłatnie, tylko że wieże są zamknięte, no i możemy chodzić tylko po ogrodzie. No zobaczymy, jak to wygląda w środku. Nigdy tutaj nie byliśmy, jak wspominałam. No coś się zobaczy. Wygląda to bardzo potężnie. Tutaj to miejsce nazywa się Forteca Rumeli.
jest wybudowana w 1451 roku. Tutaj pan, który pracuje w muzeum, nakarmił koty. Zobaczcie, jakie tutaj koty żyją w tym muzeum. No pięknie wyglądają. O ja, jak tygrys ten tutaj. O, tutaj kolejny. A tutaj ta forteca została zbudowana na prośbę Mehmeda II i też inaczej była nazwana Boaske Sen, co oznacza podrzynające gardło, czyli tutaj bardzo ostro oni bronili tych granic, bronili tego przejścia tutaj z Morza Czarnego, tych statków cesarskich. No, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. W ogóle jest tutaj legenda związana z tym miejscem. Nie wiem, na ile to jest prawda. Podobno Mehmed II poprosił tutaj, nie wiem, imperatora, czy tam, no chyba tak, imperatora to się mówi, Bizancjum, żeby to zbudować i powiedział, że wykorzysta miejsce tak jak skóra niedźwiedzia, ale nie powiedział, że ta skóra niedźwiedzia będzie w paskach pocięta, więc tak naprawdę tutaj jest ogromna, ogromna powierzchnia, bo budował tutaj od tego przez 2 lata ogromną, ogromną fortecę. Szkoda, że nie można wejść i to z góry pokazać. Widziałam filmy, że pięknie tutaj też to wygląda. No i idziemy teraz jeszcze tutaj wyżej pospacerować, bo można spacerować tylko w ogrodzie. Kto to jest? Podobno tą całą legendę o powstaniu tego miejsca, tej fortecy, wykorzystał też nasz Adam Mickiewicz i w 4 księdze Pana Tadeusza właśnie o tym tam jest. Jakoś czytałam Pana Tadeusza, ale nie kojarzę, muszę chyba wrócić i odnowić sobie, bo pamiętam, że była bardzo, bardzo fajna książka. No może w szkole jesteśmy za młodzi, żeby to docenić, a teraz byłoby bardzo fajnie do tego wrócić, przeczytać, kiedy się ma już jakąś wiedzę w życiu i doświadczenie. No idziemy trochę w górę teraz. Podobno ten ogród całkiem duży jest. Mamy jeszcze 40 minut do zamknięcia. No niestety, no trudno nam dzisiaj tutaj się dobierało. Nie mogliśmy tutaj dojechać, no ale cieszę się, że chociaż na koniec jesteśmy, no i jakoś tak porośnięte tutaj wszystko jest, no ale mimo wszystko bardzo sympatycznie i pogoda jest super. Ławeczki są tak oddzielone, żeby trzymać dystans, można usiąść, ale niestety, żeby nie blisko siebie, no widok tutaj jest obłędny. Podobno wcześniej te tutaj baszty były otwarte. No może kiedyś uda mi się tam też się wdrapać. Ps, 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 ps. Taki kotek tutaj siedzi. Tutaj jest zakaz palenia i zobaczcie, mandat 129 lir. No, chyba nie aż tak dużo, prawda? Żeby zaryzykować. Taki właśnie widok mamy na końcu. Wszystko już jest pozamykane, muzeum pozamykane, no i pan
nam powiedział, że musimy iść na dół, więc tymi tutaj schodami idziemy w dół. No i tyle, taka króciutka wycieczka. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do tego miejsca i będę mogła obejrzeć, no ale ze względu na sytuację, a tutaj jest bardzo ograniczone teraz zwiedzanie w Stambule. Idziemy już w dół i jeszcze mi się przypomniało, bo ta forteca jest zbudowana z czterech wieży. Trzy wieże są duże, jedna mała i nazwane były te wieże czteroma imionami wezyrów. Nie pamiętam tych wezyrów, tutaj gdzieś napiszę ich imiona. No i tyle, słuchajcie kochani, już nas poganiają znowu, więc nie będziemy nadużywać tutaj gościnności tego miejsca i uciekamy na lody, bo jest gorąco. Ale tu pięknie wygląda. Porośnięte drzewami, słabo widać, ale uwierzcie, że miejsce jest takie bajeczne. A tutaj... Oh. What is it here? It's like theater looks like. Yeah, amphitheater here. Tak to wygląda. What it became is... Mosque maybe. Ah. O, dzieciak don't już nam answer. Krzyczy. Don't answer. Okay, we are going out. So no tak, i tutaj mamy wyjście. Yeah. Wychodzimy, jesteśmy ostatni tutaj. Jeszcze ostatni luk na podwórko i na kocurka. Pa, pa! Widzicie, jesteśmy ostatni, wyprowadzają nas. Chciałby też się adres? Tutaj kochani będę kończyła dzisiejszy nieskładny filmik, bo więcej czasu spędziliśmy tak naprawdę w transporcie publicznym niż na jakimś zwiedzaniu, na załatwianiu i takie tam rzeczy. No wiadomo, jak się przyjeżdża raz na jakiś czas, dużo rzeczy trzeba załatwić. Mam nadzieję, że albo jutro, albo już w poniedziałek będzie normalny jakiś taki składny filmik z jakiegoś fajnego miejsca. No dzisiaj delikatnie tylko mogłam pokazać i opowiedzieć o tym miejscu. Tak naprawdę na teraźniejszą sytuację. Wszyscy tutaj są w maskach, wiele miejsc jest ograniczonych, więc nie wiem, co będę Wam mogła pokazać. Dzisiaj też się okazało, że pewne, co się nazywa, te łodzie, prawda, autobusy wodne nie pracują w weekendy, nie dowożą w te takie miejsca, gdzie można coś zwiedzać. No ale wiadomo, to wszystko, żeby ludzie się tutaj nie pochorowali, a tak naprawdę każdy spotkany w ogóle jest w masce, a do metra, do autobusu nie wejdzie się bez maski, bo zaraz jest przypomnienie i nie biorą takich ludzi. No i tyle kochani, tutaj kończę, życzę miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w jutrzejszym filmiku. Pa, pa! Can pass there, huh? You can go from here. Here.